A się krępuje zadać to pytanie, po co malarstwo? Moje poczucie skrępowania wiąże się z tym, że przecież najwcześniejsze zapisy śladów ludzkiej aktywności, ludzkiej kultury to są właśnie obrazy to są jakieś kształty, którymi człowiek przed tysiącami lat. Starał się coś i sobie, i innym przekazać. Więc, właśnie, malarstwo, obraz jest sposobem nawiązywania tej międzyludzkiej więzi. Ja, oczywiście, nie jestem ekspertem od malarstwa i nie będę się silił na jakąś fachową interpretację. Natomiast, jak już. Państwo jesteście pewnie przyzwyczajeni do moich pogadanek. Staram się na, wy, wychwytywać te e, powiązania, te pomosty między malarstwem a czymś, co dla mnie jest najważniejsze i co nie da się zamknąć w kategoriach, właśnie dotknięcia, zmierzenia. Coś, co mnie. Wyrzuca poza codzienność. I takie doświadczenia miałem z niektórymi obrazami. No i dlatego o tylko niektórych malarzach chciałbym dzisiaj krótko opowiedzieć. Jednym z najciekawszych, być może mediowanych, czy pośredniczonych wcześniejszą lekturą książki bliskiego mi pisarza, takiego duchowego, Henri Nowena, które cała książka była poświęcona właściwie takiej medytacji jednego obrazu, sceny na nim przedstawionej. Chodzi o powrót marnotrawnego syna Rembrandta, który Noen widział w Sankt Petersburgu, czy jak on to widział, to jeszcze był Leningrad. W każdym razie, jak miałem okazję w 2000 roku być w Leningradzie, który wtedy stawał się już, chyba już był Petersburgiem, w każdym razie oczywiście pierwsze kroki skierowałem do ermitrażu i do tej sali, w której, jeśli dobrze pamiętam, było przynajmniej ze 20 potężnych płócien Rembrandta. Ale najdłużej zatrzymałem się właśnie przed tym powrotem Syna marnotrawnego. I nie chcę wchodzić w daleko idące rozważania teologiczne, na ile Rembrandtowi udało się uchwycić to, co jest zapisane w przypowieści ewangelicznej, ale niewątpliwie ten, ta siła obrazu tkwi w tej w tym porozumieniu bardzo głębokim ojca, który obejmuje syna, który po licznych przygodach wraca. Jest takie ciepłe, emanujące z tego obrazu, które, które się udziela widzowi i bardzo dużą. No to nostalgii, myślę o tym swoim doświadczeniu. Oczywiście potem w Amsterdamie, miałem okazję widzieć inne obrazy, i autoportrety Rembrandta, jednak ten pozostanie tym, tym najważniejszym. Innym malarzem, który na mnie również wywarł ogromne wrażenie, i tutaj też chyba nie będę zbytnio odosobniony w moim. Zachwycie dla malarstwa Michała Anioła to jest kaplica sekstyńska. Miałem okazję być tam wiele razy, przypatrywałem się tej z kaplicy również w licznych reprodukcjach. Pamiętam, Julian Klaczko poświęcił tym przedstawieniom zupełnie nadzwyczajnym ludzkiego ciała, ale również tej narracji biblijnej. I to jest ten świat, który wciąga, który wciąga od sceny stworzenia po apokaliptyczną scenę sądu. No i malarstwo jest właśnie czymś takim, co nas wprowadza w świat i już na zawsze z nami zostaje. Raz, gdy człowiek zobaczył takie arcydzieła myśli ludzkiej, to ciągle do nich wraca. One ciągle są z nim, nie prześladują go, ale właśnie z nim są. Goja, drugi geniusz czy trzeci, który również zawładnął moją wyobraźnią, zwłaszcza gdy widziałem w Muzeum Prado takie czarne obrazy, mroczne. Goja malował w okresie wyjątkowo dramatycznym dla jego hiszpańskiej ojczyzny i nie wprowadzał jakiegoś upiększania. Realistycznie malował portrety rodziny królewskiej. Nie wahał się oddawać realistycznie rysy, brzydkich po prostu postaci. Ale jednak ten goja z, czarnych, z czarnego okresu jest dla mnie wyjątkowo sugestywny i ze mną po prostu jest. Chciałbym też o współczesnych powiedzieć słów, kilka malarzach, którzy są dla mnie ważni. To jest Szagal. Szagal, ten żydowski, rosyjski malarz. Który nigdy nie rozstał się z Witebskiem, mimo że rewolucja zmiotła ten jego żydowski Witebsk, to ciągle ten świat, właśnie ubogiego Żyda, z nim był. I to dla mnie jest bardzo ważne. Również taki, często wykorzystywany w ikonografii, takiej poświęconej relacjom, Żydowsko-chrześcijańskim. Jezus ukrzyżowany w Tałesie. Szagal namalował ten obraz w czasie zagłady, w czasie II wojny światowej, i niewątpliwie to doświadczenie go głęboko naznaczyło tragiczne doświadczenie wymordowania części naszej europejskiej tożsamości. Także, malarstwo potrafi również przywoływać takie dramatyczne epizody z naszej ludzkiej historii, czasem w takim wielkim skrócie. Inny malarz, który podobnie uchwycił taką dram dramatyczną historię ludzkości, to jest Pablo Picasso, ten niespożyty geniusz autor, który malarz, który malował w różnych konwencjach, który w każdej z tych konwencji osiągnął mistrzostwo, ale jednak chyba najważniejszym jego obrazem, który do dzisiaj krzyczy w muzeum królowej Zofii, to jest Gwarenika Pamiętam, oglądaliśmy z żoną najpierw te szkice, przygotowanie do tego obrazu, i potem jak wreszcie weszliśmy do tej potężnej sali, gdzie to płótno przedstawiające miasto skazane na zagładę przez innych obywateli tego samego kraju. To już jest bratobójcza walka, wojna domowa Hiszpanii, która Właściwie do dzisiaj w Hiszpanii jest obecna, ale właśnie malarz był tym, który to najbardziej dramatycznie pokazał. Także malarstwo ma bardzo wiele różnych odcieni, różnych oblicz. Mnie najbardziej towarzyszy właśnie ten dramatyczny wymiar. Mówiłem o. Goi, o Picasso, ale na koniec chciałbym powiedzieć o nietypowym pisarzu, malarzu hiszpańskim, El Greco. W Toledo miałem okazję widzieć wiele jego obrazów i muszę powiedzieć, że Hiszpania w dużym stopniu to jest dla mnie właśnie El Greco. To pokazuje, że malarstwo, Umożliwia nam również przekraczanie kręgów kulturowych, gdzie Grecja, gdzie Hiszpania właśnie malarz potrafi z tego spotkania różnych wrażliwości stworzyć coś niepowtarzalnego. I malarstwo również to mi uświadamia.